Lustro dla zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu. Witam serdecznie, kochani Państwo, na aktualizacji lustra. Dzisiaj powróżę Wam z kart Tarota i Lenormanda. Oczywiście witam Was serdecznie, cieszę się, że jesteście, że tutaj zaglądacie, że słuchacie moich filmików. Pamiętajcie, bądźcie również aktywni, nie zapominajcie o lajkach, nie zapominajcie o, moi kochani, o komentarzach, czy to lustro z Wami rezonuje w jakiś sposób. I kochani moi, piszcie mi komentarze, subskrybujcie mój kanał. Proszę o nowe subskrypcje, jeśli jesteście tutaj tylko pierwszy raz dzisiaj, to zostańcie z nami. Kochani, zapraszam Was jeszcze na wróżby indywidualne oczywiście. Napiszcie mi e-maila. Ja Wam wyślę opcje moich wróżb i warunki i terminy, kiedy są wolne terminy. Kochani, napiszcie mi e-maila, jeśli potrzebujecie wróżbę indywidualną. Teraz zaczynamy. I teraz powiem, jaki jest porządek dzisiaj wróżby, więc strona lewa to Wasza osoba ukochana, strona prawa to Wy, czyli osoba pytająca i po środku karty Lenormanda, co Was łączy. Ok, zaczynamy od Waszych myśli. Myśli Waszej osoby ukochanej. Myśli osoby ukochanej. Myśli osoby ukochanej. Osoba Was podgląda i być może chce tutaj coś z Wami wyjaśnić, ma nadzieję może jakąś, że coś da się jeszcze wyjaśnić, że będzie jeszcze jakiś kontakt. Podgląda Was być może na mediach społecznościowych, w internecie lub dowiaduje się coś o Was. Tu mamy karty informacji. Paś mieczy, czyli karta informacji. Osoba młoda, młodsza być może od Was lub równa Wam rówieśnik, ale młoda bardzo duchem, która się jeszcze doszkala, doucza lub dowiaduje po prostu w kontekście Waszym. No i ma jeszcze nadzieję, że nie wszystko może stracone, że jeszcze da się coś uratować. Natomiast Wy czekacie na tą osobę, na jakiś gest, wiadomość, na jakąś informację. Rycerz Kielichów, chcielibyście, żeby ona, ta osoba jeszcze się odezwała do Was, napisała romantycznie, coś tutaj powiedziała. Myślicie, że ta osoba jeszcze być może napisze, tak? No, jesteście zakochani, zakochane i czekacie na jakiś gest. Zobaczymy, co Was łączy. Jesteście pełne w emocjach, pełne emocji. Jeśli myślicie o tej Waszej osobie ukochanej, tęsknicie za nią, pragniecie, by ta osoba jeszcze zawalczyła o Waszą relację. Co Was łączy? Blokady. Blokady, obciążenia, balast, coś się wydarzyło, co być może obciążyło Waszą relację. Oboje jesteście zablokowani, jesteście w blokadzie, w braku kontaktu, tak? Braku spotkań. Dobrze, przechodzimy do serca. Co czuje? Co czuje osoba Wasza ukochana? Co czuje Wasza osoba ukochana? Co czuje Wasza osoba ukochana? Papież albo kapłan, to jest taka podwójna nazwa tej karty, i król mieczy. Wow. Król mieczy, czyli być może jest to osoba spod znaku żywiołu powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik, który jest tutaj zablokowany, siedzi, rozmyśla, jest bardzo w głowie,
i nie wie, jak pokonać tutaj te problemy, ale ma nadzieję, że jeszcze nadejdzie światło w tunelu, czyli dobra jeszcze chwila, by zawalczyć, by coś napisać, ale jest na razie zablokowany, siedzi w głowie, być może jeszcze oziębły, jeszcze niedostępny, ale tutaj chce pokonać te schody, czyli te problemy, które się tutaj pojawiły. Te schody mówią o tym, o pokonaniu trudności, tak? Wspięcie się w górę do światła, czyli nowa nadzieja. Na razie ta osoba jest zamknięta w sobie, czyli w blokadzie, tak jak tutaj mieliśmy, tak? Ale chce zawalczyć, chce napisać, być może tylko bardzo analizuje mentalnie, przemyśla, jakby plan, tak, układa, jak to zrobić, kiedy to zrobić, być może co napisać, tak, czy jak to w ogóle ugryźć, tak. Teraz zobaczymy, co Wy czujecie. Osiem buław. I też nadzieja, czyli też gwiazda. Gwiazdę mieliśmy tutaj u Waszej osoby ukochanej w głowie. Wy macie w sercu gwiazdę. Czyli nadzieja na wiadomości, na informacje od tej osoby widzę, tak? Nadzieję macie, że ta osoba jeszcze wykona jakąś akcję, jakiś ruch, tak? To jest karta szybkiej komunikacji, szybkiej akcji, podróży autem być może. Tutaj macie nadzieję, że jeszcze ta osoba też będzie w stosunku do Was aktywna, tak? Że coś jeszcze zrobi, że coś będzie jeszcze właśnie pisać. Co Was łączyła ostatek? Czyli to, że chcecie się spotkać, to, że chcecie, nie wiem, mieć razem podróż, czy jeden do drugiego chce przyjechać. Na pewno jest to karta spotkania, o którym myślicie. Przechodzimy do zamiarów. Zamiary Waszej osoby ukochanej. Zamiary Waszej osoby ukochanej. Zamiary. No, 10 kielichów. Wow, piękny związek. I rycerz pentakli. Wow. No, piękne karty i głupiec. Czyli co ta osoba zamierza? Szczęścia, związku, miłości, spełnienia emocjonalnego, spełnienia marzeń, pięknej rodziny czy pięknego związku. Chce o to zawalczyć tutaj rycerz monet, czyli chce stabilności tej relacji, stabilności w związku i chce zacząć ta osoba jeszcze raz podjąć ryzyko, jeszcze raz od początku, tutaj mamy kartę zero, tak? Od początku jeszcze raz spróbować. Spróbować zawalczyć, dać sobie szansę, dać Wam szansę, dać szansę tej relacji. Co Wy zamierzacie? Smutni jesteście, że to się zakończyło, czy zerwało, czy że jest kryzys. Wspominacie karta smutku, wspomnień. No i brakuje Wam tutaj tej emocjonalności, romantyczności. Chcecie, by tutaj nastąpiło, mamy 9 kielichów, a Ty u niego 10 kielichów, czyli Wam brakuje właśnie tego szczęścia. I macie tutaj nadzieję, że coś się jeszcze wyklaruje, tak? Mamy as pentakli, czyli as pentakli mówi o nowej szansie na stabilne Wasze kontakty czy relacje, tak? As pentakli mówi o tym, że chcecie jeszcze raz spróbować czegoś stabilnego z tą osobą, tak? Że chcecie nowe plany, które będziecie realizować jeszcze raz z tą osobą, ponieważ pytamy o Was. Dobrze, i zobaczmy jeszcze, co Was łączy w Waszych obopólnych zamiarach. Wow, lilie. Lilie, czyli pogodzenie się, balans, harmonia, piękna atmosfera znowu, przyjaźni, romantyczności, intymności, przyciągania, seksualności. Także łączy Was chęć, by się pogodzić, by była znowu między Wami piękna, harmonijna komunikacja. No i tutaj mamy Was, osobę pytającą, jako kobietę, czyli być może jesteście w jego głowie. No i Wy tutaj pragniecie na pewno pogodzić się, tak?
Takie wyszły piękne dzisiaj karty. No, widać, że nie macie kontaktu, że jest ta blokada, ale pragniecie oboje spotkania, pragniecie zgody, pogodzenia i jesteś w jego głowie. Czekasz na jego ruch, tak, na wiadomości od niego. Macie oboje nadzieję. Ta karta nadziei, czyli gwiazdy, że ta relacja jest również też pod ochroną jakąś, jest u was obu. To jest karta, która się tutaj powtarza. Jedyna karta, która się powtarza, tak? Czyli oboje macie nadzieję, że jeszcze da się coś wyjaśnić, tak? Wyklarować, że jeszcze sprawy, które się zawaliły, między wami zburzyły, że się jeszcze dadzą tutaj jakoś naprawić. Macie oboje tą nadzieję. Dziękuję serdecznie. Niech się dzieje. I do usłyszenia już wkrótce.